taka ciekawa historia z warsztatu. Na pewno pomoże to, co po niektórym, którzy się spotkają z czymś takim jak my. Opel Insignia, 2 litry CDTI, 163 konie. Klient przyjechał do nas, ponieważ od strony pompy oleju wypychało mu uszczelniacz. No cóż, założyliśmy uszczelniacz ponownie, no wypchnęło go ponownie. Więc co dalej? No, ściągnęliśmy miskę olejową, ściągnęliśmy panewki, obejrzeliśmy sobie wał i co się ukazało naszym oczom? Proszę bardzo. Tutaj mamy półksiężyc, ten jest, o ten tutaj, od strony koła zamachowego, sprzęgła, ten jest po drugiej stronie. Wał przesuwał się w osi. No i teraz dlaczego tak się stało? Klient zregenerował sobie zestaw koła zamachowego dwumasowego. I naszym zdaniem to jest ta przyczyna. Ta regeneracja jest zła. No i prawdopodobnie nie trzyma wymiarów te koło zamachowe razem z całym zestawem. Efekt jest taki, że te siły są po prostu za duże. Po naciśnięciu pedału sprzęgła, bo tam jest wysprzęglik hydrauliczny, więc on wspomaga mocno to całe wysprzęglanie. No i efekty to są takie, że to się po prostu wyciera. Wytarty jest też wał od tej strony tutaj. Jest zagłębienie na całej średnicy. No i efekt jest taki, że wał jest do wyrzucenia. Włożyliśmy drugi koło zamachowe ze sprzęgłem do wymiany na oryginalny, znaczy oryginalny, na fabryczny zestaw, nieregenerowany. No i koszty są grube. A można było za pierwszym razem nie oszczędzać, kupić sobie po prostu rzecz nową, fabrycznie i byłby święty spokój. Dzisiaj to tyle. Cześć.